Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte w obawie przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Oto słowo Pańskie. Usiądźmy. Bracia i siostry, w ciągu wieków chrześcijanie stawiali sobie pytanie, dlaczego w Starym Testamencie Bóg jeszcze nie objawił, że jest trójcą osób, że jest Ojcem i Synem i Duchem Świętym. I bodaj, czy nie najgłębszą odpowiedź na to pytanie podał kiedyś, to już dawno, w IV wieku, święty Grzegorz z Nazianzu, który powiedział tak: bo takie są Boże obyczaje, że najpierw obdarza, a potem pozwala nam zrozumieć to, czym obdarzył. W Starym Testamencie Syn Boży jeszcze do nas nie przyszedł. I jakkolwiek w Starym Testamencie mamy wiele prześwitów prawdy trynitarnej, kiedy już mocniej wiarą chrześcijańską czytamy Stary Testament, to raz po raz natrafiamy na teksty, które nam ewidentnie jakby mówią o Synu Bożym i o Duchu Świętym, to jednak Syn Boży nie był wtedy jeszcze objawiony. Również Duch Święty nie był jeszcze wtedy dany i dlatego w Starym Testamencie o Trójcy Świętej jeszcze nie wiedziano jakkolwiek, jak powiedziałem przed chwilą, tą prawdą już Stary Testament jest jakoś nabrzmiały. Natomiast kiedy przyszedł Syn Boży, to oczywiście dopiero po jakimś czasie apostołowie zorientowali się, że On jest Synem Bożym, ale On przyszedł do nas wypełniony Duchem Świętym do tego stopnia, że poczęty z Ducha Świętego, że mocą Ducha Świętego przyjął ludzką naturę. Co to znaczy? To znaczy, że jako człowiek od pierwszego momentu swojego ludzkiego istnienia był wypełniony tą nieskończoną, boską, osobową miłością, którą w wieczności jako Syn Boży, Bóg prawdziwy, kocha swojego Ojca. W Duchu Świętym Pan Jezus wypełnił całą swoją posługę zbawczą, która zaczęła się od chrztu w Jordanie, pamiętamy, znak Ducha Świętego w postaci gołębicy, który stanął nad Nim. W Duchu Świętym, czyli w tej niepojętej, boskiej, osobowej miłości, przeszedł przez krzyż. I teraz wsłuchajmy się, żeby zobaczyć niezwykłą, niezwykłą prawdę dzisiejszego święta. Każdy z nas jest człowiekiem. Kiedyśmy się urodzili ze swoich matek,
to staliśmy się dziećmi naszych rodziców, a Bóg w tym wymiarze jest tylko naszym Stwórcą. Natomiast przez dar Ducha Świętego, który został dany Kościołowi na początku, w dniu Zielonych Świątek, 50 dni po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a dla każdego z nas został Duch Święty dany w dniu naszego chrztu, później dopełniony ten dar w sakramencie bierzmowania, otrzymując Ducha Świętego, staliśmy się dziećmi Bożymi. Już nie jest tylko tak, że Bóg jest dla nas tak jak Ojciec, że obdarza życiem, że kocha, że przebacza, że karci, jeżeli niewłaściwie postępujemy. Bóg jest dla nas już nie tylko tak jak Ojciec, Bóg jest naszym Ojcem. I to, co się stało w dniu zesłania Ducha Świętego, Duch Święty, ta niepojęta, nieskończona boska miłość, która wypełniała człowieka Jezusa z Nazaretu, który zarazem jest odwiecznym Synem Bożym, ona ogarnia nas. My wszyscy stajemy się dziećmi Bożymi. Nam wszystkim wolno do Boga naszego wołać Abba, Ojcze. Warto sobie uprzytomnić niezwykłą staranność, z jaką Bóg wybrał moment zesłania Ducha Świętego, moment ustanowienia swojego Kościoła, moment jakby rozszerzenia Chrystusa Pana o nas. Moment, kiedy Chrystus Pan jest już nie tylko sam wypełniony Duchem Świętym, ale kształtuje swoje ciało, którym my jesteśmy. My ufajmy, że coraz więcej jedno z Nim. Opis zesłania Ducha Świętego zaczyna się od informacji, że nagle spadł szum z nieba, jakby uderzenie gwałtownego wiatru. To jest ewidentne nawiązanie do wydarzeń, które miały miejsce na górze Synaj 50 dni po przejściu przez Morze Czerwone. Patrzmy, przypomnijmy sobie, że tak jak 50 dni po uratowaniu ludu Bożego przed napaścią Egipcjan, Bóg objawia się swojemu ludowi wśród szumu, trzęsienia ziemi i grzmotów i obdarza dekalogiem i zawiera ze swoim ludem przymierze, tak 50 dni, punktualnie 50 dni po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, zstępuje Duch Święty na apostołów. Było ich 12 i pozostało 12. Ale teraz są już jednym Kościołem. Teraz już stanowią ciało Chrystusowe, które będzie rosło i rozszerzało się. Teraz już są napełnieni Duchem Świętym, który ich uzdalnia do głoszenia Ewangelii, do skutecznego głoszenia Ewangelii, do znoszenia tych przeciwności, które na naszym świecie, gdzie wciąż grzech niemało ma do powiedzenia, znaczy Duch Święty, który nas chroni, który nas broni, który w różnorodny sposób nas obdarza. Ale ja nie wspomniałem jeszcze o dzisiejszej Ewangelii. To są też tajemnice porywające. Mianowicie
w samą niedzielę zmartwychwstania Pan Jezus przychodzi do uczniów. Oni są zastraszeni, zamknęli się w obawie przed tym, żeby co złego ich nie spotkało. Pan Jezus pozdrawia ich pokojem, mówi słowa posłania: jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. I po tych słowach, teraz się dobrze wsłuchajmy, tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. To trzeba być głuchym, żeby nie usłyszeć. Bracia i siostry, przecież przypominacie sobie opis stworzenia pierwszego człowieka. Bóg, kiedy ukształtował ciało ludzkie, tchnął, żeby udzielić dechu życia. I człowiek odtąd żył i mógł wysławiać Pana Boga i czynić dobro i Boga kochać i kochać tych wszystkich, którymi Bóg go obdarzył. A teraz dokonuje się coś gruntownie nowego. Coś, o czym przed chwilą mówiłem. Pan Jezus powtarza gest stwórczy, ale jest to gest już nie starego stworzenia, już nie pierwszego stworzenia, ale gest stwórczy stworzenia człowieka nowego. Tak jak stwórca w dniu stworzenia człowieka tchnął w ciało Adama, żeby żył, tak Syn Boży, który dla nas przeszedł przez krzyż i zmartwychwstał, tchnął na swoich uczniów, przez nich poniekąd na nas wszystkich i powiada: weźmijcie Ducha Świętego. Już nie tylko to przyrodzone życie, Ducha Świętego weźcie, żebyście byli uczestnikami tej miłości, którą ja kocham swojego Ojca i którą przez Ojca jestem kochany. Bracia i siostry, to jest coś niepojętego. Kiedy kochamy Pana Boga, to nie jest tylko tak, że no, staramy się jak umiemy, że staramy się nie tylko modlitwą, ale także dobrym postępowaniem, także czynami miłości wyrażać miłość Panu Bogu. Ale jeżeli w serca nasze wstępuje Duch Święty, jeżeli jesteśmy ogarnięci Duchem Świętym, to jesteśmy uczestnikami tej boskiej miłości. Znaczy, krótko mówiąc, razem z Chrystusem Panem kochamy Jego przedwiecznego Ojca, a Ojciec Przedwieczny miłuje nas tym samym Duchem Świętym, którym miłuje swojego Syna. Niepojęte. I teraz się nie dziwimy, dlaczego w Starym Testamencie jeszcze te prawdy nie były objawione. Ja już kończę to kazanie, ale na jedno jeszcze warto zwrócić uwagę, bo oczywiście tych nawiązań, które w samym wydarzeniu zesłania Ducha Świętego do różnych wydarzeń biblijnych jest mnóstwo, to nie sposób w jednym kazaniu je omówić. Choćby sobie wystarczył przytomnieć, że zesłanie Ducha Świętego było przeciwieństwem tych wydarzeń, jakie miały miejsce podczas budowy wieży Babel, kiedy ludzie ogarnięci pychą sądzili, że potrafią własnymi siłami zorganizować się w taką jedność, żeby mieć pełne porozumienie między sobą, i wtedy pomieszały się im języki, prawda? To wtedy zaczęły się różne kłótnie, różne wojny, ale ja chcę na co innego zwrócić uwagę. Mianowicie to niezwykle mocno i niezwykle pięknie wydobył święty Augustyn. Mianowicie
apostołowie, napełnieni Duchem Świętym, zaczęli mówić różnymi językami. I Augustyn mówi, patrzcie, już w pierwszym dniu swojego zaistnienia Kościół Chrystusowy był Kościołem katolickim, Kościołem powszechnym, Kościołem mówiącym różnymi językami różnych narodów. Duch Święty stąpił na ludzi należących do jednego narodu, ale ukształtował już w pierwszym dniu Kościół katolicki, mówiący różnymi językami. I stąd też wynika nasza powinność głoszenia Ewangelii wszędzie to, gdzie jesteśmy posłani. Żaden człowiek, nawet jeżeli sobie wspomnimy te niezwykłe sukcesy duszpasterskie błogosławionego Jana Pawła II, żaden człowiek nie jest w stanie dotrzeć do wszystkich ludzi, ale każdy z nas na swoją skromniutką miarę niech stara się dzielić Ewangelią z tymi wszystkimi, do których mam dostęp, począwszy od moich najbliższych. Oby nam Duch Święty w tym dopomagał, oby nas Duch Święty do tego uzdolnił, żeby Ewangelia Jezusa Chrystusa rozszerzała się, żeby miłość Boża ogarniała coraz więcej ludzi. Amen.